Witam serdecznie fanów Blendera. Dzisiaj zaproszę Was na kolejny poradnik o rzeźbie w Blenderze. Tym razem pokażę bardziej zaawansowane operacje rzeźbiarskie. Zainteresowanych zapraszam na film po krótkim intro. Przy pomocy kulki nie wszystko uda nam się wyrzeźbić. Po prostu jest to niemożliwe. Można jednak kulkę potraktować jako pojedynczy segment. Przypisać do niej jakąś rozdzielczość siatki według narzędzia RMS i w ten oto sposób modelować jakiś podstawowy kształt. Korzystam z narzędzia projekt linia. Odcinam sobie tutaj takie elementy z boku i formuję prowizoryczny kształt. Od czasu do czasu korzystam z polecenia Ctrl R i ujednolicam siatkę. O właśnie. Mogę skorzystać z tego guzika lub użyć polecenia Ctrl R. Teraz zamierzam w trybie edycji głowę ulokować powyżej układów współrzędnych, a na środku układów współrzędnych dodać plane'a. Plane to będzie kolejny moduł na mojej postaci. Wszystkie wierzchołki w trybie edycji scalam w jeden w centrum i z pojedynczego centralnego wierzchołka ekstruduję krzywą łamaną. Do krzywej zamierzam dodać dwa modyfikatory. Modyfikator skin i modyfikator subdywizji. Dwa poziomy podziałowe. Teraz w trybie edycji będę zaznaczał wybrane wierzchołki Ctrl-A, no i po prostu je skalował. Ctrl-A, wykonuję ruch myszką, skaluję. Tutaj mam problem z punktem Mark Rod. Muszę go przesunąć i już wszystko jest w porządku. Edycja postępuje. Teraz od razu będę się chciał przenieść do trybu rzeźby, no i móc przy pomocy wybranego pędzla rzeźbić. Ale jak widać, rzeźba jest niemożliwa. Uniemożliwiają to dwa modyfikatory przypisane do obiektu. Muszę po prostu wejść do trybu obiekt, zatwierdzić oba modyfikatory, zbudować siatkę 3D, a następnie z powrotem wrócić do trybu rzeźby, włączyć sobie narzędzie RMS, dobrać tutaj rozdzielczość 0,5, wygładzanie, tak. I co? I teraz włączam symetrię i shiftem wygładzam nowy moduł. Teraz moduł poddam prostej edycji. Od czasu do czasu będę uzupełniał siatkę. O, Ctrl R to znacznie szybsza opcja uzupełnienia siatki. Używam kolejnego pędzla. Zdejmuję siatkę, tak żeby po prostu więcej widzieć, obserwować powierzchnię na obiekcie, jak ona się kształtuje, czy jest odpowiednio gładka, no i tak dalej. Traktując takie obiekty, mamy możliwość właśnie pojedynczej pracy nad wybranym segmentem. Teraz, jak widzieliście, przerwałem rzeźbę
i w typie obiektowym na środku dodałem kulę. Tą kulkę będę chciał scalić z korpusem. Ale żeby to zrobić, muszę wejść do preferencji wtyczek i sprawdzić, czy mam włączoną wtyczkę Bull Tool. O właśnie tą wtyczkę odpowiedzialną za wykonywanie operacji logicznych poleceniem Ctrl-Shift-B. Teraz zaznaczę kulkę. Z Shiftem do zaznaczenia dodaję korpus. Shift-Ctrl-B i operacja logiczna Unia. Została zbudowana właściwa siatka. Zobaczmy, jak ona wygląda. Aktywny obiekt mogę od razu przenieść do trybu rzeźby. No i widzimy, że mamy dwa kolory. Ale jak użyję narzędzia Remesh, to zostanie wykonany łagodny spaw na połączeniu kuli z korpusem. I teraz mam do czynienia z pojedynczym obiektem. W kolejnym kroku będę chciał scalić głowę z korpusem. Głowa, obiekt podrzędny, z Shiftem zaznaczam korpus, Unia i wszystko mam scalone. I ten nowy obiekt nazwę Humanoid. Od razu przejdę do trybu rzeźby. Użyję narzędzia Remesh. Jak widzieliście, tutaj to połączenie od razu zostało wygładzone. Teraz tak, zastanawiam się, co tu jeszcze zrobić. Oglądam obiekt. Wrócę do trybu obiektowego i na scenę dodam jeszcze jeden nowy obiekt. Tym nowym obiektem będzie po prostu cylinder. I cylindra będę chciał użyć do przycięcia tego oto projektu humanoidalnego. I znowuż posłużę się operacjami logicznymi. Zaznaczam cylinder z Shiftem, obiekt, odejmuję cylinder od reszty. Teraz jak przeniosę się do trybu rzeźby, no to widzicie, że mam dwa kolory na obiekcie. I właśnie tą zależność będę chciał teraz wykorzystać. I w trybie edycji powielić tą dolną płaszczyznę, ten dolny poligon poleceniem Shift D, a więc zrobić kopię tego elementu. Skaluję, ale coś mi tutaj nie gra. Ctrl Z, wycofuję się ze zmian i włączam operację P, separacja. W ten oto sposób utworzyłem kopię o nazwie Humanoid 01. Ale kopia to jest tylko tego poligonu pojedynczego. A z pojedynczego poligonu teraz mogę wyekstrudować nowy obiekt, który będzie nosił nazwę walec. Wykonam kilka prostych operacji edycyjnych. A więc takie jak wstaw nowe poligony i tak dalej. Dodatkowo włączę dwa modyfikatory. Modyfikator wygładzający normalne i modyfikator bevel. Wykonam kilka ustawień, żeby podkreślić ostrość krawędzi.
modyfikatory od razu dodaję do tego nowego obiektu. Teraz będę zajmował się obiektem rzeźbiarskim. Widzicie, zastosuję narzędzie Remesh i ten zielony kolor zniknie. I teraz już przy pomocy wybranych pędzli będę rzeźbił. Oczywiście od czasu do czasu używam komendy Ctrl-R i namnażał oczek siatki tam, gdzie jej brakuje. Narzędzie Remesh tworzy nam siatkę zbudowaną wyłącznie z poligonów o postaci czworokąta. No i to jest bardzo duża wygoda. Jednak to narzędzie ma też swoje wady, o czym przekonamy się w późniejszym etapie. Teraz jak możecie zaobserwować, no to użyłem kilku narzędzi, kilku pędzli, no i formuję jakiś prosty kształt, a akcję filmu sobie przyspieszyłem, no bo nie chcę robić długiego poradnika. Praktycznie zbliżamy się do końca. Jest wszystko ok. Teraz zmniejszę rozdzielczość siatki, bo chciałbym mieć ogólnie lepszy wygląd obiektu. Może gdzieś tam geometrii siatki brakować, a ponadto lepiej taki obiekt będzie się wygładzał. I teraz właśnie z poleceniem Shift używam pędzla wygładzającego. Siatka jest gotowa. Wejdę do trybu edycji i wykonam tak zwaną operację symetryzacji siatki względem osi X plus do X minus. Teraz wiem, że siatka jest w 100% symetryczna. W trybie obiektowym obiekt powielę. Utworzę jego kopię. Pozostawię kopię i na kopii w trybie rzeźbiarskim zastosuję narzędzie Remesh, ale zmniejszę rozdzielczość siatki. Pierw wybiorę wartość 0,2. Co się będzie działo? Zobaczcie. Tutaj, gdzie nie powinno być połączenia, to połączenie zostało utworzone. Po prostu. To jest ta wada narzędzia Remesh, o której musimy wiedzieć. A więc wyjściem z tego jest dobranie takiej wartości, która będzie właściwa. 0,15 też jest źle. Ale już przypuszczam, że 0,12 będzie ok. No i tak się stało. Mam nową topologię. W trybie edycji wykonuję symetryzację względem osi X plus do X minus. I do tego nowego obiektu dodam modyfikator Multi Resolution. Dodam subdywizji. Jeden poziom podziałowy. Dodam również modyfikator Shrink Wrap. W modyfikatorze Shrink Wrap wybiorę metodę projekt, przyciąganie above surface, negatywna i pozytywna wartość i wskażę obiekt celowy, a więc humanoid. Ten mój obiekt
wyrzeźbiony. No i jak widać, że ta nowa topologia dopasowała się do obiektu. Do obiektu wyrzeźbionego wcześniej przeze mnie. I dokładnie do niego przyległ. Teraz, za moment, zobaczymy sobie, jakie wartości poligonów są na obiektach. Obiekt humanoid składa się z 38 tysięcy poligonów o podstawie czworokąta. Obiekt humanoid po fazie rzeźbienia miał tych poligonów 82 tysiące, a więc więcej niż 100%. Teraz już wyświetlam wszystkie obiekty. Modyfikatory utrzymują kształt. No i co? I praktycznie to by był koniec mojego dzisiejszego poradnika. Dziękuję Wam za uwagę.